Policja zatrzymała sprawców aktów wandalizmu, do których doszło w nocy z 14 na 15 marca w Sieradzu. Chuligani zniszczyli wtedy kilka samochodów oraz witraże w drzwiach wejściowych w kościele Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowym w Sieradzu. Sprawców zatrzymano jeszcze tej samej nocy. Sprawne działanie sieradzkich policjantów doprowadziło do szybkiego zatrzymania dwóch wandali, którzy odpowiedzą za uszkodzenie kilku samochodów, drzwi wejściowych do bloku mieszkalnym, wybicie szyb w drzwiach wejściowych do kościoła oraz kradzieże. Przyczyną ich chuligańskich wybryków był nadmiar spożytego wcześniej alkoholu. Zarzuty w tej sprawie usłyszą dwaj sieradzanie w wieku 24 oraz 29 lat. Za czyn o charakterze chuligańskim grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast starszy z mężczyzn za działanie w warunkach recydywy grozi mu surowszy wymiar kary. W chwili zatrzymania obaj byli pijani. Starszy miał 2 promile alkoholu we krwi, zaś młodszy 1,5. Policjantów zastanowiło, że mieli rany na dłoniach. Zebrany w sprawie materiał potwierdził, że mężczyźni ci dokonali kradzieży markowego alkoholu w jednym z marketów na terenie Sieradza na ponad 700 zł. Okazało się, że mężczyźni ci wspólnie spożywali alkohol, a następnie poszli w kierunku osiedla Jaworowe. Po drodze uszkodzili 4 zaparkowane pod blokiem samochody. Następnie wyjęli kratkę żeliwną ze studzienki ściekowej i rzucili nią w drzwi wejściowe do bloku mieszkalnego oraz uszkodzili stojący niedaleko rower. Mijając kościół, weszli na jego plac, gdzie wybili szyby w drzwiach wejściowych oraz w gablocie. Mężczyźni ci w dniu dzisiejszym usłyszą zarzuty. Mieszkańcy Sieradza są zbulwersowani działaniem wandali. To brak słów, ja nie wiem. No nie wiem. Jak można tydzień temu było założone i takie coś zrobić? Okropne, to coś okropnego. No nie wiem, jaka kara, no nie wiem. Nie trzeźwi to tym bardziej, no. Mózg im się zlasował, no nie wiem, może narkotyki jakieś. Także no, uważam, że no powinni ponieść karę i rodzice też powinni za to odpowiedzieć trochę, za wychowanie może, no nie wiem. Wziąwszy pod uwagę ilość popełnionych przestępstw, można przypuszczać, że kary dla obu zatrzymanych powinny być wysokie.